Wiedźmina coś jest! Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Ty, jest tutaj Talar. Ten koleś mnie interesuje. Czym handlujesz? Wszystkim. No to jak kurwa będzie? Robimy inter... Spoko. To. Bursztyn też. Czego mam mało, czego mam dużo. Widzę, że ten nie chce nic. No to... Pogadamy z nim na ten temat. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magii. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie To kurwa nie do mnie. Koleżka Wiedźmin pracował dla Alcimista Darksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną. Wyjaśnij mi. Tajemnica zawodowa. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jest... Ta. No to jak kurwa będzie? Robimy... Robimy teraz kurwa? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Koleś jest najbardziej... Co, kurwa? Jedynym kolesiem... A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Człowiek, który w całej grze, w ogóle na całym świecie w ogóle Wiedźmina, w całej wyzimie, ma najbardziej wyjebane. Robisz interesy z... Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam... Wierzyć. Dobra. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa. Do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Go jest zajebisty. Shani! What the fuck? Tak się postarzała? Co tak włazisz jak krowa do obory? Że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie... No lepiej to. Zamilcz, kobieto, i daj przejść wreszcie. Wynoś mi się! Włazi taki do domu z buciorami, szacunku dla starszych... Bo sama mnie wkurwiasz. Za co mnie na starość pokarało? Ale... Co? Wyjebała mnie! No podejdź, no babo. Do Shani przyszedłem. Ze szpitala cię przysłali. O tak! Musiała być wyniszczająca choroba, widać. Pewnie bogu... Tak, przysłali mnie ze szpitala. No proszę na górę, tylko się pamiętaj. Bardzo dobrze. To jest moja koleżanka, kurde, szkoda, że nie można by ją... O kurde... Tu jest więcej ciekaw... Nie te lata, babuleńko. Nie te lata. Nalówka babuni. Nie uczyła... Ale... What the fuck? Za każdym razem co minutę, która będzie mi wala z domu. No podejdź, no.
porządku, tylko jakiś słaby. O. Wcale nie. Ej, piwaj ze mną! Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet zima ma swoją gorszą dzielnicę. Bramkarz. Drzwi do domu baraniny. Dziwka. Ty! Jeszcze gorsza dziwka! Nie, to jest ta sama. Ognisko gdzieś tutaj jest. Zobaczę pierwszy raz ogień na oczy. Dobra, inteligencja. Niech będzie. Na potwory. Ewentualnie na szybko jeszcze w ogóle zrobimy sobie skółki. No, może być. Kota. Grom. O. Jeden srebrny talent. Biały mód. Rozpocznij medytację. Zapalacz pochodni. Kurtyzana. Dam ci kurde pączka. Kpisz sobie? O. Ikona łapówki. Chyba oszalałaś. Won, bo szefa zawoła. Sipałem maleńka. Dobra, trzeba podejść do tego. Czyli tutaj w ogóle wszyscy poszli spać. Drzwi do domu, do detektywa pójdziemy. On ma kufer. Wieprzowina, alkohol średni moc. Jak tam z tą książką? Miejsce wyzima, fajnie. Sporo się kurwa dowiedziałem. Ser żółty wyrzuciłem. Proszę, proszę. To co za magi? W nasze skromne progi. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezon jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Nie ogarniam. Nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Troszeczkę. Słucham cię uważnie. Interesują mnie osobnicy noszący brosze. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć... Azar Javed. Mhm. Coś ci... Obiło mi się o uszy. Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim... Normalnie kasuje za to pieniądze, ale... Sprawą Salamandry zajmuje się od jakiegoś czasu. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zerikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Kto może pracować na Javeda? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska. Straż? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Masz to jak w banku. Informacje od niego mogą być bezcenne. Wiesz coś? Możliwe, że to jeden z dowódców. O kurde. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Głos ci się zmienił. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę. Może być ciekawie. You are gonna fight? Wiedźmina, coś tu jest! Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Aha. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego Magister. Najlepszego agenta. Zdychaj!
No. A tobie co dolega? Można być sugerować, że... No kurde. Oj, coś dostałem od niego. Kurde. Zasztyletował mi chyba. O kurde. Już lepiej się czuję. Jest! Haha! Czekaj, bo muszę teraz schować mieczyk w pełni, żeby zażyć sobie z kółki. Aha, tutaj głowa leży tylko. O, narkotyk. Siegfried. Co z nim było? Tylko nie pamiętam co. Geralt, miło cię znów... Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan za... Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz to z nim dyskutować? Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił wyzimę. O. Chaty. A to inny. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No, taki krótki przerywnik. Słyszał? Masz na myśli walkę z bestią? Tak. Tak, oczywiście. Cóż, ostatnio sprawy w mieście angażują wszystkie na... Brzmi jak robot. Na pewno nie zakon. Popytaj kupców w zimie. O, dzisiaj wiem, który to jest. Dzięki. Lavenenda. Co tu się będzie działo? Zabieraj się stąd, łachudro! Wedle życzenia. Czyli on za tyle nie pójdzie. Przydałby się kimnąć kogoś. Albo żeby było ognisko. Zabójca! U Vivaldiego jest. O kurde, krasnoida zajebali. Już idę ci pomóc, stary. A to oni pomogą mi. Ja tu na lajcie szczątki popatrzę. Tu i temerski jakiś mieczyk. Ten też ma jakiś narkotyk. Kurde, wszyscy narkotyki używają. Sądzę, że jeżeli to wyrzucimy, to ten topór zgarniemy. O kurde. To faktycznie, Vivaldi, jeszcze jedna książkę przydałoby się kupić. Wstawaj, stary. Dobra, i brama tajemnicy. Gdzie jest Kelstein obok? Pracował. Ach, miałem nadzieję. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę... Ja on wszędzie, kurde, przed nami był. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. O kurde. Proszę, jaką? Oddasz mu. Porozmawiajmy. Wygląda na to, że masz je... Chyba żartujesz. To właśnie chciał. O co konkretnie? Pewne fakty wskazują na... To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani... Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę? Nie bądź głupcem. Gdybym pracował dla Salamandry, nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. O, jaki język! Dobra, wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy. W porządku, coś jeszcze dla mnie. Jeszcze jedno, stój no. Coś tam ciekawego jeszcze było. Jeśli tak, zebrałem nowy... No mów! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże. Ale obie się zawaliły.
Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji. Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wi... Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Chokmah. Hokma. Chokmah. Mądrość. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. 9? Tak. By rządzić jednym. Jeden. Kamiennych obelisków. Coś tam było z Władca Pierścieni. Sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie 9, by wszystkie połączyć i jeden, żeby wszystkimi rządzić. Coś tego było. Zniszczę ich. Zniszczę. Zmiażdżę. Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Kolejna informacja. Podejrzany Kalkstein. Kurde, ile informacji. Wszystko bierze ode mnie. Połowę rzeczy mi zajebał. Pokaż mi swoje towary. To wszystko widziałem. A nikt nie chce ode mnie kupić? Of course. Nic nie wiem. Ty, ale u ciebie bym przekimał. Ty, księga pocałunu? Aha, bo ja nie miałem miejsca na nią. Księga. Dobra, to już wiemy. Stary, dobra, ja u ciebie kimam. Mi trzeba dzień. Kurde, bracia syjamscy. Ty, nawet dwie babki takie same. Mówią, że wysłannikiem bogów był wędrowiec z mieczem. Ty, plotkara, to ono może cię wiedzieć. Witaj. Słyszałam, że Rivią rządzi król. Kiedyś była pi... Jesteś do... Nowoczesna kobieta musi się... Niewątpliwie. Co chciałbyś wiedzieć? Wiesz, że do miasta... Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wilk. Znany uwodziciel. Podobno na czarodziejki strasznie łaski. Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Jaka babka. Gdybyś był bardziej przystojny, mogłabym cię z nim pomylić. Ciężko dorównać legendzie. Co masz na myśli? Wiedźmin Geralt z Rivii to ja. Nikt mi nie uwierzy. Podaruj mi coś ślicznego, żebym mogła po... Ciuszki zostawiłem w tam na dole. Loszek. List do rycerza mogę wywalić i wziąć na to miejsce to. Co tam z Vincentem Mace'em? Macie ponoć więź. Może i mamy. O. Ale to nie... Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani... Ha. Bywaj. Siemka musisz mu się wiedzieć. Daj mi. Masz tutaj. Zawiesz, że za mną nie robię. Mam nadzieję, że to wyglądało się.